Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darmowe gry na Steam. Tym razem jest to gra Alien Swarm o podtytule Reactive Drop. Czym się to różni od normalnego Alien Swarma, który jest nadal na Steamie? Tym, że Reactive Drop ma, albo inaczej, jest wspierane przez Steam Workshop. Mogę kichnę? Prawda! Wspierane jest przez Steam Workshop. Czyli można wygrywać swoje mapki, swoje modele postaci, swoje modele broni, nowe bronie, różne rzeczy. Po prostu Steam Workshop wspiera tę grę. Tym się to różni. Dlatego pokazuję wam Reactive Dropa, bo podstawowa wersja, czyli Alien Swarm, jest taki sam. Sprawdźmy może kampanię na multiplayerze. Czy jest coś takiego? Może, mam nadzieję. Wyszukiwanie gier, uwaga. Misja dowolna, niech będzie dowolna. Poziom trudności normalny, rzeźnia niech nie będzie. Nie ma, no to stworzymy nową grę. Skoro będę sam, to weźmy na łatwym, mimo wszystko. Gra publiczna. Dobra, i lecimy z tym tematem. Zaraz wam wytłumaczę troszeczkę więcej. No, Reactive Drop. Tym się to tylko różni, że jest workshop, więc... Nie wiem, zamiast zaimplementować to do zwykłej gry, to woleli dać drugi raz. No, tu widzimy, grałem właśnie z Zagim, z Wiktorem, Eksterem i z Rafałem z Brazers. Pozdrawiamy Rafała z Brazers. Dobrze, mamy do wyboru cztery postaci, cztery klasy postaci. Oficer, specjalista uzbrojenia, medyk i technik. Oficer, typowy nawalacz, dowódca, specjalista uzbrojenia, daje amunicję, medyk typowo leczy, technik hakuje różne rzeczy szybciej. Ale my chyba i tak czy siak musimy zagrać technikiem, bo technik ma wieżyczki. Może technik nie ma wieżyczek? Może ma tylko pod... tutaj może mieć wieżyczkę. Mhm. Tak właśnie jest. A my sobie wybierzemy broń... Chyba ty. I technik niech ma mimo wszystko apteczki, spawarka, race, miny, taktyczny pancerz ciężki. Myślę, że jednak taktyczny pancerz ciężki, bo gram sam mimo wszystko. I rozpocznij misję. Tak to się zaczyna. To jest pierwsza możliwa misja. Sterujemy wsadem, spacjamy takie jakieś... Mój pies właśnie przestraszył się swojego ogona. Mniejsza, tak to wygląda. Prawym przyciskiem myszy bijemy. Lewym strzelamy, ale nie będę strzelał, bo nie mamy zbyt wiele amunicji. Tutaj macie o 98 sztuk ammo i 5 magazynków. Mimo wszystko wolałbym tego nie ruszać. Pem, perem, pem. Wręcz, no to bijemy takie boksy, żeby przejść. Dobrze. Czy coś tu się zbliża? Liko, ale mógłbyś się jednak nie wiercić, piesku, podczas nagrywania. Odblokuj panel. O, i to jest właśnie to hakowanie. Pyk, pyk, pyk. Mamy to. Access. Dobrze, tu zaczną się chyba alieny nam robić. Mamy skaner ruchu, widzimy ich, idą. Dobrze. Mówię, lepiej gra się w czwórkę, my graliśmy i wtedy jest lepszy klimat. Jak widzicie, ciężko znaleźć grę na multi, żeby gracze grali. Dobrze, chyba mamy czysty sektor już. Czy aby na pewno? Tak. Czy aby na pewno? Aby na pewno. Skoro mamy czysty sektor, przechodzimy dalej. O, tędy? A co tu jest po lewej stronie? Może jakaś broń leży, albo dodatkowe pancerzenie. To też zawsze jest spoko. Czasem leżą te gadżety. Mamy ruch. Nie, nic więcej nie mamy. Więc idziemy dalej. O, tutaj są. Dobrze, wybuchnięci. Chyba czysto, lecimy dalej. No, jak już mówię, o, takie rzeczy leżą. Spawarka, ale spawarki nie potrzebujemy. No, spawarki też nadal nie potrzebujemy. Drzwi są zaspawane tutaj. Dobra, tam sobie niszczą, to niech sobie je niszczą. A te też są zaspawane, czyli siłą rzeczy nawet
Musimy użyć spawarki. Reload, dobra. Weźmy tą spawarkę, na AM zamienimy. I to jest... O nie! Rości na niej drzwi. Dobra, rozcięte mamy drzwi. Wiecie, na czym się łapię? Że ja często pysk otwieram, jak coś robię, mówię, myślę. To jest właśnie dziwnie wygląda na kamerze. Już mi dwie osoby właśnie zwróciły uwagę. Gręgrowe, nie otwieraj pyska, jak coś robisz, bo to wygląda dziwnie. O. Dobra, musiałem się podrapać po łokciu. Tu coś było, jakiś ruch. Dobra, tu jest więcej alienów. Dobra. Reload, szybko. A, można przeładować szybciej, właśnie. Jak się, jest pasek przeładowania, jest takie okienko, gdzie można po prostu kliknąć osobno i wtedy przeładowuje szybciej. Chyba musimy to przejść, bo oni będą wychodzić bez przerwy. Więc może sobie wyjdźmy. Oj. Coś jeszcze? Jeszcze jeden. Jeszcze trzy. Plecy. Dobra, mamy to. O nie, idą z każdej strony. O, widzicie, trafiłem z przeładowaniem i przeładowuję szybciej, nieco. Jeszcze coś? Dobra, mamy to. Idziemy dalej. A, i tu jest strefa hakowania, więc tu będzie trzeba stawić wieżyczkę. Bo inaczej sobie sam nie poradzę. Ale jak już mówiłem, lepiej gra się w ekipie, bo jak widzicie, na multiplayera nie ma co liczyć. Bo... O Jezu, sam się ammo skończy. Bo gracze w to raczej nie grają, w sensie... sami z siebie, tak po prostu. Więc pod tym względem jest lipa. Ale co nie oznacza, że gra jest beznadziejna, bo jest bardzo fajna. Jak to się... Aha, dobra. Scrollem. Niech się postawi ta wieżyczka. Ona będzie nas osłaniać. No właśnie. A my w tym czasie sobie zhakujemy to. Czyli mówię, cała ekipa jak jest, to jest spoko. Co my musimy tutaj robić? Już nie pamiętam. Nie rozumiem. Oj, chyba dostaję trochę. O, bardzo dostaję. Musimy ustawić jedynki chyba w linii prostej. Zginąłem. Właśnie, w tym jest problem, że sam sobie nie poradzę. Ktoś musi mnie osłaniać, dlatego ta gra jest... głupia mucha. Dlatego ta gra jest pod tym względem wymagająca. Ale i tak uważam, że to jest całkiem spoko gierka. Grałem w nią naprawdę dużo. Tu widać, jak chodziłem. Tu się kręciłem, tu coś tam, tu tamtą i tu umarłem, nie? Wszystko. Zrestartować? No nie wiem, czy będziemy startować, może następną misję zrobimy. Chciałbym też dobić się do kogoś, do menu głównego mamy, okej. Okay. Dobić do kogoś, ale nie ma czegoś takiego, bo to może single player coś mamy? Aha, to jest, a może z botami, to w sumie też spoko by było. Deathmatch mamy, o proszę. Tylko podejrzewam, że bez botów nie inaczej, że nie będzie botów. Tak mi się wydaje. Ale to single player jednak, więc może będą. Zagrałem medykiem. Co jest? Halo. No, są różne tryby gry, ale widzę, że bez kitu nikogo innego nie ma. Oj, skacze, patrzcie, to jest też coś nowego. W tej grze. No, dobra, to inaczej, sensu nie ma samemu grać, naprawdę, bo botów tutaj nie uświadczymy chyba, tak, na pewno? Sprawdźmy to jeszcze może w ten sposób, ostatni raz w ten sposób. O nie, szysztem Windows, ty mi to raczej nie pomożesz. O nie, gra mi się crashuje. Fuk. O, możemy sobie ustawić boty, to w sumie spoko. No to teraz jest chyba łatwiej z botami, tak mi się wydaje.
Bo ty będą nas wspierać. Dajmy może amunicję dodatkową. Chyba nie mamy nawet amunicji, bo nie gram tym, kim powinienem grać. Mniejsza o większe. Tak, mamy boty, więc w sumie od początku byłoby łatwiej, gdybym z botami grał. Tak wygląda misja, może z graczami, może powiedzmy w ten sposób. Dobra. Przejdziemy sobie ją na szybciku. Mam nadzieję, że nie będą padać te głupie boty. Nie chciałbym ich ratować. Zhakujmy. Aha, technik może to hakować. No dobra, no to też może być. Tak, także mówię, kiedy ja grałem z samą ekipą, ja, Zagi, Wiktor i Rafał z Brazers, to było o wiele lepiej, o wiele fajniej. Graliśmy na najwyższym poziomie trudności i naprawdę jest wysoki. Nawet strzelać nie muszę, patrzcie. O nie, muszę, cholera. Aha. Oj, a właśnie, jest friendly fire mimo wszystko. Dobra, posuwajmy się do przodu, nie ma co czekać tutaj na jakieś zbawienie. Dobrze. Dobrze, wybuchli. Jest dużo misji, dużo map, także to jest naprawdę też na plus tej gry. Nie oceniam nigdy, a przeważnie staram się tego nie robić, nie oceniać gier pod kątem grafiki. No bo to nie jest jakiś tam dla mnie najważniejszy element gry. Ważne, żeby gierka, choć technik odspawaj to. Strzelam materiał wybuchowy, nie. Chyba tylko ja mogę, znaczy inaczej, ja jako gracz mogę to odspawać, ale chciałbym tu się jednak, wiesz co, właśnie przemieścić i odspawajmy to. Rozcinanie drzwi, mamy rozcięte. Dobrze. Idziemy, idziemy dalej, chłopaki, jebaki. Ale mówię, gra jest bardzo przyjemna, mi się przynajmniej bardzo fajnie gra. Kiedyś była też fajna gra, Dead Island Epidemic chyba, bardzo fajna. Z tym, że zamknęli ją, bo im się nie opłacało chyba utrzymywać serwerów. Także też byłem rozczarowany, bo kiedyś chciałem w to zagrać, ale gry już nie ma. Dobrze, lecimy dalej. Halo, halo, boty, boty, nie wywalcie. A jest w nim chyba karabin nawet, widzę. Aha, no. Bez kitu, bo miałem broń drugorzędną. Mhm. Chodźcie, chłopaki, idziemy i dziewczyny. Także mówię, na darmową grę, dla mnie bomba. Naprawdę można fajnie się bawić w kopie. Bo to chyba też o to chodzi, żeby w kopie się dobrze bawić, co? No, rozstaw działko. Dobra. Mamy to. I teraz technik, chodź tutaj. Wildcat. Szybko mu to idzie, nawet lepiej niż mi. Mhm, coś jeszcze? O, idą alieny. O, mamy to. Uciekamy. Sektor clear. Czyli można grać bez graszy, w sensie z samymi botami. Zakładam, że daje to mniej expa. No, powiem wam, że to chyba zależy od poziomu trudności, bo bardzo dużo expo dostaje. No dobrze. W każdym razie dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze przedstawiłem grę, że zachęci was to do grania. Naprawdę gra jest świetna. W moim odczuciu dałbym jej solidne 8 na 10 punktów. Dlaczego nie max? Bo multiplayer padło. Wiem, że to nie jest zależne od gry, ale jednak padło multiplayer. Więc mówię, 8 na 10 to jest moja ostateczna decyzja. Warto zagrać w ekipie, gra jest darmowa, nie waży zbyt wiele, więc w chwilę momentem się ściągnie. I co? I to tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Siemasz, słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba.
Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę ci serduszko.